linią po łapach, dosłownie, my wzięliśmy i Blizzard tak, o! A masz, kredę po łapach, psz, psz. Ach, i teraz kwestia jest taka, czy Blizzardowi się to podoba. Dlatego, że moi drodzy, Blizzard ugiął się i obniżył cenę przeniesienia postaci, czyli cloning service. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to w momencie wyjścia pre-patcha, gdy zalogujemy się na naszą postać na klasiku, będziemy mieli wybór, aby jednorazowo naszą postać za darmo przenieść się na klasyka, żeby pozostał na klasyku, albo na TBC. To jest bezpłatne. Na każdą postać jest właśnie jeden taki transfer na TBC albo na właśnie tego naszego klasika. No i Blizzard stworzył również taką opcję, że możesz tak naprawdę kupić, jakby kupić twoją postać, żeby były na dwóch realmach. Czyli jeżeli wybierzesz sobie na przykład, wybierzesz sobie TBC-a, to możesz tą postać skopiować, żebyś miał tą samą postać zarówno na TBC-u, jak i utrzymaną ją na klasiku. Z tym, że kwestia jest taka, że wcześniej kosztowało to jakieś 30 albo 35 euro. W zasadzie 30 albo 35 dolarów to u nas jakieś 30 euro. Więc szczerze powiedziawszy, 30 euro. 30 euro to jest 135 zł, 35 euro to jest jakieś 160 zł. Więc wydaje mi się, że to było 35 euro. Więc to kosztowało naprawdę całkiem sporo za to, żebyś miał możliwość grania na swojej postaci na obu wersjach gry. I zaraz wam powiem, jaki jest w ogóle jeszcze tego całkiem ciekawa sytuacja, ale decyzja została podjęta taka, żeby zmniejszyć tą cenę do 15 dolarów, czy też do 15 euro. 12 funtów, 15 euro, 15 USD. Więc mamy 15 euro. Moi drodzy, 15 euro to jest 67 zł, 68 zł. Czyli szczerze powiedziawszy, można by powiedzieć, że to już jest całkiem w porządku cena, no nie? Jakby o wiele lepsze jest to, no obcięli tutaj w zasadzie większość niż połowę tej ceny, tak? Więc mamy 70 zł, więc szczerze powiedziawszy, da radę tutaj przeżyć z tą opcją. Problem jest jeden. Wiecie, jaki jest tutaj problem? Problem jest taki, że kupując to, tak naprawdę ratujecie Blizzardowi tyłek. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że dajecie im hajs, to jest raz, za to, żebyście grali na swojej postaci, a po drugie, chodzi o to, że te przenosiny na The Burning Crusade zabijają klasika. To zabija klasika. Bądźmy szczerzy, niemożliwość utrzymania naszej postaci za darmo na obu wersjach gry, jedną z tych wersji gier, konkretnie klasika, bardzo mocno krzywdzi. Bardzo mocno krzywdzi. Bo teraz wyobraźcie sobie, że ci ludzie, którzy graliby w TBC i mieliby możliwość za darmo grania na tych samych postaciach, również na klasiku, od czasu do czasu logowaliby się na tego klasika. Znudzą się, kurde, w TBC-u. Albo będą chcieli pograć sobie w tego klasika, to ze swoją gildią również pójdą, zrobią sobie naksa od jakiegoś czasu, więc zwiększyłoby to po prostu engagement. To jest rzecz, która powinna być absolutnie za darmo. Dlatego, że to jest korzystne dla Blizzarda. I teraz coś, co jest korzystne dla Blizzarda, czyli transfer postaci, oni jeszcze nakładają 15 dolarów, żebyś ty zapłacił. I oczywiście już to tłumaczyłem wielokrotnie, że jest to mechanizm jak najbardziej taki żerujący w zasadzie na takim poczuciu, że coś stracisz. Jeżeli wybierzesz tam i pójdziesz, to coś stracisz. A tak naprawdę jest to opcja. Gdyby była za darmo, to byłaby tylko i wyłącznie korzystna, znaczy tylko i wyłącznie, byłaby korzystna dla wszystkich. Byłaby korzystna dla nas, byłaby korzystna dla Blizzarda, dlatego że Blizzard po prostu jakby korzystałby na tym, że gracze, którzy się znudzą, od czasu do czasu będą skakać sobie. I powiem wam tak, czat. Ja mam sam po sobie coś takiego, że sobie skaczę gdzieś tam, troszeczkę gram sobie od czasu do czasu w klasika, leveluję jakieś postaci, od czasu do czasu wskoczę sobie gdzieś tam znaczy od czasu do czasu, no wskakuję sobie oczywiście na retaila, więc to jest opcja, która moim zdaniem powinna być darmowa. Zwłaszcza, że Blizzard dostrzegł to, dostrzegł absurd tej sytuacji i postanowił obniżyć tą cenę, skoro obniżacie tą cenę, bo ludzie się wkurzyli, to moim zdaniem powinniście absolutnie pozbyć się tego. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca, dlatego że jakby szczerze powiedziawszy, to jest tylko i wyłącznie takie, to jest korzyść dla was. To jest korzyść dla was, który chcecie po prostu skorzystać, znaczy jakby wydoić tą korzyść, że tak to powiem. When you log into World of Warcraft Classic after next week, each of your classic characters will choose between... Okej, czyli każda twoja postać będzie mogła wybrać między Classic Era i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiecie, co jest zabawne? To wszystko jest zabawne, mega zabawne, dlatego że jeśli chodzi o granie w klasika, to większość ludzi
większość ludzi będzie grało na TBC-u. Jakby zdecydowana większość, jeżeli tak nawet sobie zrobiłem jakieś tam straw pole i też patrząc na różnego rodzaju klasyczne community albo kanały, które prowadzą tematykę klasycznych kanałów, to tam przeprowadzone ankiety wyglądają w ten sposób, że większość osób pójdzie na TBC-a. Więc jeżeli większość osób pójdzie na TBC-a, to znaczy, że klasyczne serwery nie będą w stanie utrzymać się albo utrzymać zdrowej populacji do tego, aby funkcjonować w jakikolwiek sposób, a na dodatek nie pomaga tutaj fakt ten, że mamy kurde $15 zapłacić za to, żeby grać sobie jeszcze, bo jest o wiele większa szansa, że osoba, która za darmo będzie mogła grać i na TBC-u oraz na klasiku, będzie grała w dwie wersje gry, niż sytuacja, w której musisz jednorazowo wybrać, że idziesz na TBC-a i nie chcesz wbulić $15 tutaj ten. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy tutaj krzywa Laffera nie będzie miała, nie ma tutaj znaczenia, jakby o ile dobrze kojarzę, to chyba taka była nazwa, krzywa Laffera. Jest to teoria, która mówi, że jeżeli podnosimy cenę czegoś, to niekoniecznie musimy więcej na tym zyskiwać. To samo na przykład tyczy się chociażby systemów podatkowych, więc jakby może się okazać, że zwiększając podatki, wpływy do budżetu państwa mogą być mniejsze, natomiast jeżeli na przykład obniżamy te podatki, czyli jest jakby mniej tych podatków, mniej płacimy, to tak naprawdę mogą być wyższe wpływy gdzieś tutaj do budżetu państwa i to jest coś podobnego, tak? Czyli tak naprawdę Blizzard paradoksalnie obniżając cenę, może tak naprawdę na tym jeszcze bardziej zyskać, co jest w ogóle taką ciekawą sprawą. Więc tutaj w ogóle oni to tak jakoś śmiesznie mówili. This service providing a player with a second copy of their character is a different game. It's new for us. Our original concept of the value of this service was largely based on how we price other optional items and services. Czyli nasz oryginalny koncept jakby wartości tej usługi była w głównej mierze bazowana na cenie innych opcjonalnych przedmiotów oraz usług. Czyli Blizzard po prostu popatrzył na zasadzie, ha, frajerzy kupują za tyle pieniędzy z Realm Change albo jakiś tam Character Change czy inne takie rzeczy, więc stwierdził, że let's go, pyk. A zrobimy ankietę, dobra, ukośnik Paul. Dobra. W co będziesz grał? Tak prawdopodobnie, w co będziesz grał? TBC Classics dwie na raz. Od czasu do czasu. Proszę bardzo, na 3 minuty wyłączyłem. Pyk. We want players who choose Classic Era Realms to feel as though they choose... Uwaga! Chcemy, aby gracze, którzy wybiorą Classic Era Realms, aby czuli się, że ich wybór comes with the possibility that they will be able to build relationship and guild with other players they can count on. Co to jest w ogóle za tego? Liczymy na to, że gracze, którzy wybiorą Classic Era Realm, będą mieli jakby że ten wybór jakby łączy się z możliwością, aby zbudowali relacje oraz jakieś tam, wiecie, relacje z gildiami oraz jakieś tam znajomości z innymi graczy, na których można liczyć. No ja pierdzielę! Wiecie co? We want players to choose Classic Era Realms to film. Kurde! To wiecie co? Jeżeli chcecie tym graczom tak pomóc, I jakby chcecie, żeby oni ten... To zróbcie to za darmo. Krzywdzicie w tym momencie waszą grę celowo. Nie rozumiem tego. Krzywdzicie tą grę i Classic na tym bardzo mocno ucierpi. I uwaga, wyjeżdża drugi wątek. Jako, że większość graczy będzie grał na TBC-u, to uwaga, coś co się, uwaga, stało, czyli łączenie realmów, moi drodzy. Łączenie realmów. Oczywiście jakby już wiedziałem, że gdzieś tutaj takie coś będzie. Bo to jest niemożliwe, żeby na przykład serwer, który traci 50% swojego playerbase'u, dlatego że idzie tam ponad 50% idzie na TBC-a, no to nie ma możliwości. No i zobaczysz, że 18 maja będą jakieś Connected Realms. Tylko kwestia jest taka, że ja nie wiem, na jakiej zasadzie oni chcą to połączyć. Dlatego, że najprawdopodobniej oni zrobią to na takiej zasadzie, że nie zrobią jednych serwerów, czyli na przykład parę serwerów łączy się w jeden serwer o jakiejś innej nazwie. Tylko oni zrobią dosłownie Cross Realm. Oni zrobią w klasyku Cross Realm. Czy to ma znaczenie?
Teoretycznie nie. Jakby w tym momencie, jeżeli sobie zerkniemy na retaila, to mamy parę serwerów, które są osobnymi serwerami, ale funkcjonują jako jeden, czyli mają jeden, mają jeden auction house, mają, można się tradeować między sobą, można tworzyć gildy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to troszeczkę jakby, bym powiedział, idzie jakby na przekór, tak trochę, wiecie, nie zbija się z tą wizją klasika. Jakby, szczerze, to jest pierdoła z jednej strony, bo oczywiście oni połączą sobie te serwery. Our goal, nasz cel to zmaksymalizowanie. Ja pierdzielę, patrzcie na to, czat. Naszym celem jest zmaksymalizowanie szans dla graczy Classic Era, aby ustabilizowali sobie jakąś mocne, silne community, które przejdzie właśnie na te serwery, aby po prostu dobrze się bawić. Chcemy zmaksymalizować szansę na to, żeby ci gracze, którzy są na Classic Era, poprzez łączenie serwerów mogli stworzyć silne i zdrowe community. To wiecie co? Jak chcecie zmaksymalizować to, jeżeli wam tak bardzo zależy na maksymalizacji, to zróbcie ten transfer za darmo. No co to oni sobie sami przeczą? No przecież to sprawi, że więcej osób, jest większa szansa, że więcej osób będzie grało po prostu na tych dwóch, te dwie gry. Oczywiście znajdą się osoby, którzy nie będą chcieli zabulić za to i przelewelują na klasiku kolejną postać, ale wyobraźcie sobie, gdybyśmy już mieli gotowe postaci i mogli sobie wskoczyć. No to jest tragedia, to jest absolutna tragedia. To jest biznes, po co drążyć temat? No po co drążyć temat? No to jest biznes, dlatego że to nas dotyczy, kurde. Jakby takie jakby przyzwalanie na coś, jakby strasznie nie lubię, jak ludzie mają takie, ale o co ci chodzi i tak dalej. Kurde, słuchajcie, jakby najlepsi są ludzie, którzy mają argument na zasadzie, ale mnie to nie dotyczy, jakby, ale mnie to nie obchodzi, ja mam wyrąbane. To skoro masz wyrąbane i ciebie to nie dotyczy, to dlaczego jesteś przeciwko temu? No nie rozumiem, na zasadzie, wiecie co chodzi, na zasadzie, mnie to nie dotyczy, mnie to nie obchodzi, ale zrobię wszystko, żebyś ty, kogo to obchodzi, żeby cię po prostu, nie wiem, dojechać. No kurde, no to przecież to jakby jest jakiś błąd logiczny moim zdaniem w tym momencie. Dlatego, że jeżeli jakby nie jesteś przeciwko temu, masz wyrąbane, to czemu stajesz na przykład i mówisz do mnie, że ale dobra, jakby szczerze biz i tak dalej, nie? Ale nic z tym nie zrobisz. No właśnie zrobisz, jeżeli będziesz o tym mówić. Jakby będziesz przeciwko temu. Zobaczcie, że obniżenie tej ceny, jakby co to znaczy nic nie zrobisz? No obniżenie tej ceny to już jest jakiś krok. To jest jakby mały tip-topek, nie jest to całość, ale jest to już jakiś krok. Gdyby nie ten backlash i wszyscy ludzie mieliby takie, spoko, to ta cena zostałaby 30 euro. Ta cena zostałaby 30 euro i tyle. Więc jakby, nie wiem, bardzo często łapię się na tym, że są takie osoby, które w ten sposób, kurczę, rozumują, tak? Czyli mnie to nie obchodzi, w zasadzie ja będę dalej grał w grę, ale będę, kurde, cisnął bekę i kurde, starał się tych ludzi, którym jednak zależy, nie to co mi, żeby ich dojechać. Czy słyszałeś o tym, że New World będzie pay to win? Szczerze powiedziawszy, nie, ale chętnie bym sobie zerknął. Czy jakiś jest temat, filmik albo coś? Zgadzam się, ale jest to jakiś kop, ale korpo jest po to... Oczywiście, że tak, korpo jest po to, żeby korzystać z okazji i tak dalej, natomiast jakby to, na tym to polega, że my też musimy tutaj kontrolować to wszystko. Thank God, at least they listen. Właśnie, jedno co mi się nie podoba, to, że zobaczcie, Blizzard zrobił, kurde, naprawdę przerąbaną, głupią rzecz. Obniżył to, jakby leciutko naprawił swój błąd, chociaż to dalej jest błąd, a ludzie już mają takie, o, good job, Blizzard, it's something, I guess. Not bad, not bad, bad! No kurde, tego nie powinno w ogóle być! Tego nie powinno w ogóle być! Ja pierdzie... I to jeszcze mówię, to wszystko jest najgorsze... I teraz macie łączony serwer... Chyba, z tego co wiem, to na MMO Champion jest chyba pełny... O! W Europie, Connected Realms. Mirage Raceway, Netherguard Keep i Pyrewood Village będą połączone w jeden round. Czyli to będzie cross-round taki. Ashbringer, Bloodfang, Dragonfang, Earthshaker, Gantling, Golemag, Mograine, Noggerfogger, Skullflame and Firemav. Te wszystkie serwery zostaną połączone. Najwyraźniej. Dreadmist, Flamelash, Judgment, Razorgore, Shazarach, Stonespine, Ten Storms i Gehenas. Więc moi drodzy, jeżeli ktoś z was jest na tych serwerach, to będziecie ze mną grali, że tak to ujmę. Jestem ciekaw, czy jakby ilość połączonych tych serwerów jest naprawdę duża. Szczerze?
Czyli w tym momencie, bo tutaj mierzysz, że jest Netherguard i Pyrewood, to są serwery PvE. Więc w zasadzie to są chyba trzy tylko i wyłącznie PvE serwery. No chyba, że te tutaj są jeszcze PvE, ale wydaje mi się, że te tutaj, Ashbringer, Bloodfang i tak dalej, to są wszystko PvP serwery. Gehenna z PvP, tak, to są wszystko PvP serwery, czyli macie dwie paczki połączonych serwerów i jedną paczkę PvE serwerów. Oni chcieli sprawdzić, za ile ludzie dadzą się wydymać. Tam 15 dolarów, a u nas 500+. No tak to jest. Widać, że starcza i to widać, ale gorsze, że oni nawet nie próbują tego naprawić, tylko jeszcze bardziej sobie... Tylko wiecie, to też jest jakby poza ich jakby... Wiecie, no mają management, mają tą optymalizację, oni muszą zarobić pieniądze. To jest problem. To jest problem wielki, że oni... Jakby tu w Blizzardzie już nie chodzi o to, jakby w korpo nie chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, tylko zarobić wszystkie pieniądze. I to jest problem. I to jest wielki, wielki, duży problem. Jeśli mam być szczery, co to jest? To jest z tym New Worldem. Zaraz zobacz, to jest ten filmik? Dobra, zaraz zobaczymy. Tylko, że nikt nie zmusza do kupowania postaci, akurat ze swojej strony zrobię tak, że zostawię postać na klasiku, a na TPC będę sobie expił nowego Draenei'a. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czemu nie? Natomiast jeżeli chcesz pograć sobie w TBCka, czy wiecie, no to jest właśnie to, że jakby to byłoby z korzyścią dla graczy i dla wszystkich. Ale najwyraźniej Blizzarda chyba nie obchodzi, żeby to była jakby korzyść dla wszystkich, tylko żeby była korzyść większa dla nich, nie? Chyba, że wolisz Azmona, jak to ogląda? Nie, to Azmon to oglądał? O nie, jak ja włączę ten filmik, będzie zaraz kopuję Azmona. Jeśli WoW to teraz takie kupa, to jakie inne MMO byś polecił? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie mam pojęcia. Żeby zrobić KSM na PvP serwerach, będą musieli usunąć tworzenie postaci tylko na jednej frakcji. Co? Czekaj, żeby zrobić KSM na PvP serwerach, będą musieli usunąć... No w sumie? Ej, to prawda! O Jezu, ty nie pomyślałem o tym, Gintus. Czat! Wiecie, jak to do tej pory działało? O Jezu, to jest mocna zmiana, czat. Wow, nie pomyślałem o tym. Teraz wygląda to na takiej zasadzie, że na jednym realmie, czyli jak ja gram na Golemagu i zrobię aliancką postać, Golemag PvP, i zrobię aliancką postać, to na tym realmie nie mogę zrobić już postaci hordowej. Dlatego, że w obrębie jednego realma PvP możesz grać tylko i wyłącznie w jednej frakcji. To chyba zmieniono dopiero w TBC-u albo w tym, albo w... Zawsze zapominam, albo w TBC-u, albo w WoTku. Cały czas zapominam tego. I teraz jakby, żeby to obejść, zazwyczaj na przykład dana osoba robiła sobie postać na innym serwerze. Czyli powiedzmy, ja gram na Golebagu w Alliance, ale chcę grać na przykład PvP na PvP serwerze w Hordzie, więc wybieram, nie wiem, Mograine i tam tworzę hordową postać. Skoro teraz te serwery będą połączone, to znaczy, że mogę grać obiema frakcjami na jednym serwerze, w obrębie jednego serwera. No bo one są połączone. Będę widział, ja na Golemagu będę widział graczy z Mograine'a. W WoTku to zmienili, nie? Tym się wydaje. To serio uważa, że kopiowanie postaci powinno być za free? Tak, uważam, że kopiowanie postaci powinno być za free. Absolutnie uważam, że byłoby to z korzyścią dla gry, skoro jakby sam Blizzard zarzeka się, że chce zmaksymalizować szansę na to, żeby gracze w Classic Erze się ustabilizowali sobie jakieś community i się dobrze bawili, to czemu nie? Oczywiście będzie wtedy więcej graczy po prostu, więcej ludzi, którzy jest większa szansa na to, że dużo więcej osób zostanie przy tym klasiku. I to by było zdrowe, to byłoby dobre i nie krzywdziłoby przede wszystkim klasika. I tyle, no to jest dla mnie po prostu totalnie, totalnie głupie. Od WoTku to było, no tak, dopiero. Te kopiowanie postaci powinno być raz na konto za darmo. Ale co to ci doda? Jedną postać teoretycznie swojego maina weźmiesz, przeniesiesz na TBC-a i za darmo zostawisz na klasiku. Jest to jakaś opcja, ale kurde, nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie wymyślenie serwisu, znaczy wymyślenie usługi, to jest dosłownie wymyślona usługa, na zasadzie, hej! A może my po prostu weźmiemy i damy tak, że oni muszą zapłacić za przeniesienie postaci swojej na dwa realmy? Nie wiem, no za darmo to uczciwa cena. Szczerze powiedziawszy, nie ma co wałkować tego tematu. Czy ta zmiana jest dobra? Ostatecznie dobra dla tych, którzy się decydują na to. Ja jakby mimo wszystko jestem przeciwko tej opcji, natomiast ja to kupię. I teraz ktoś powie, ale hipokryta, idiota, debil, ha! Jakby dlaczego mój... Słuchajcie, jeżeli macie opcję, nie róbcie tego. Nie dawajcie. No chyba, że mówię, no chcecie pograć sobie na tym klasiku. Natomiast ja kupię to dlatego, że no ja mam to do siebie, że jakby jako twórca, który gdzieś tam robi z gier, chcę mieć po prostu dostęp do obu postaci. I to działa na takiej zasadzie, że jak będę chciał coś nagrać, nie wiem, nagrać jakiś raid albo nie wiem, jakieś urywki z klasika, cokolwiek, nie wiem, będę robił jakiś film dokumentalny o klasiku, cokolwiek,
to potrzebuję mieć po prostu postać, żeby nie grać na prywatnych serwerach. I dlatego po prostu utrzymam te dwie postaci. I ja wiem, że to brzmi najgorzej na świecie, nie? To jest złe, ale ja to kupię. Właśnie to jest najgorsze. Właśnie ja wiem, jestem Hipokrates, wiem. Wiem, absolutnie wiem. Natomiast no tak to wygląda. Chodzi o to, że ja to potrzebuję do pracy. I to wiem, to brzmi teraz jak niedźwiedź, który mówi właśnie, że no ale ja to kupię, bo ja to do pracy, ale serio, powiem wam szczerze, no nie wyobrażam sobie teraz na przykład tworzyć materiału z klasika i nie mieć po prostu jakiejkolwiek postaci, żeby móc grać, nie? Jest to mi jedno w premii dla Bobiego. Wiem. To jest najgorsze. Legendarne logi. Brzmi jak Polak. Mamo, ja ten komputer do szkoły potrzebuję. Jakby... Szczerze? Nie będę... Wiecie, co jest jeszcze najlepsze, że to nie jest kopiowanie twojej postaci, tylko w dniu pre-patcha wasza jest tworzona kopia waszej postaci i mimo, że wy przeniesiecie postać na TBC-a, to ta kopia postaci z dniu pre-patcha, ona tam będzie. I ty tak naprawdę nie kupujesz... Czat, wy nie kupujecie od jakby przeniesienie postaci. Wiecie, co wy kupujecie? Wy kupujecie odblokowanie postaci. Czyli dajmy na to, przeniesiecie postać na TBC-a. Pogracie sobie, wbijecie 70 level, któregoś dnia pomyślicie sobie, ale bym se pograł w klasiczka. Zalogujecie się na klasika i będzie wam na ekranie logowania czekać ta postać z dniu pre-patcha, czyli z 19 maja, będzie tam czekać na was. I żeby zalogować się na tą postać, będziecie musieli zapłacić. Czyli ona już tam jest, rozumiecie to? Ona już tam jest, tylko musicie ją sobie odblokować za 15 euro. To nie jest żadne przeniesienie, czat. To jest odblokowanie waszej postaci. Z wielkim banerem kup usługę, yep. Więc miejcie to na uwadze. Miejcie to na uwadze, że to nie jest takie proste przeniesienie, nie? Ta postać już jest skopiowana i ona na was czeka. Tylko musicie wybulić hajs. Ja pierdzielę masakrę.